karta dnia na wtorek, 22 czerwca. Witam serdecznie wszystkich Państwa w poranek wtorkowy i zobaczmy wspólnie, jaką kartę dzisiaj wylosowałam na ten dzień i co ona dla nas oznacza. Jakie wskazówki i rady kart dzisiaj otrzymamy. Zanim zacznę, dziękuję za wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje. Proszę o abonowanie mojego kanału i dziękuję za aktywność i wspieranie tego kanału. Przypominam o czwartkowej pełni księżyca o 20:40 na moim kanale. Będziemy wykonywać wspólnie rytuał miłości. 20:40. Czwartek, 24 czerwca. Proszę przygotować różową świecę lub zieloną świecę lub obie. Różową na znak przyciągania miłości, zieloną na znak otwarcia czakry serca, oczyszczenia czakry serca i będziemy razem medytować. Również kartka i coś do pisania, by zapisać wszystko, co chcemy przyciągnąć. Także zapraszam na czwartek wszystkich tutaj moich widzów i inne osoby do wspólnego rytuału przyciągania i manifestacji miłości i szczęścia, ponieważ miłość możemy rozumieć w różnym tego słowa znaczeniu. Dobrze, więc zacznijmy. Dzisiejsza karta dnia Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy pokazuje, jak widzicie, bardzo szybko pędzącego rycerza, przedstawionego tutaj na tej karcie w talii White'a jako osobę waleczną w pięknej zbroi, z takim czerwonym tutaj szalem, czy płaszczem, czy peleryną, któraż to osoba dosiada rozpędzonego konia i chwyta za miecz. Widać, że jest to osoba pędząca szybko z pomocą lub triumfująca po wygranej bitwie. Widzimy również po prostu bardzo szybkie tempo. Tutaj odznaki, prawda, tutaj ten pióropusz na tym rycerskim hełmie, czy nie wiem, czy to jest też taka chusta zawiązana lub jakaś ta peleryna. Bardzo no, są tutaj na wietrze, tak, rozjuchane. I też nawet po wyglądzie tych chmur widzimy, że ten właśnie tutaj jeździec na koniu, czyli ten rycerz, pędzi. Galop jest po prostu no, bardzo szybki. Tempo jest błyskawiczne. Także dzisiaj mogą się sprawy potoczyć bardzo szybko, w dynamicznym tempie, więc proszę uważać Państwa, wszystkich Państwa na zakręty. Karta ostrzega również, bardzo ważna sprawa, że w tym dniu może pojawić się jakaś sytuacja konfliktowa, w której należy zachować jasny umysł, mieć trzeźwe reakcje i zachować zimną krew. Być może będziemy przez kogoś zaatakowani,
w jakimś sporze, kłótni i musimy po prostu dać ostrą ripostę, czyli szybko zareagować, szybko, konkretnie, inteligentnie i cięto. Tutaj chodzi, że właśnie musimy dzisiaj być wyczuleni, czy ktoś nas nie prowokuje. Jeśli znajdziesz się dzisiaj pod tak zwaną ścianą, czyli przyduszony do ściany w jakiejś sytuacji, karta rycerza powinna zmotywować Cię do zebrania wszystkich sił, jakie posiadasz i metaforycznie chwycenia za miecz, by walczyć o swoje plany, cele i marzenia. I walczyć też o siebie, o swoje zdanie, o swoje wartości. Karta ta mówi, że jeżeli naprawdę zmobilizujesz się do działania i wykorzystasz w tym dniu wszystkie swoje najlepsze cechy charakteru i talenty, wszystko pójdzie po Twojej myśli. Jednakże wykonuj wszystko z taką motywacją waleczną. Walcz o swoje cele, ideały. Nie znaczy to, że musisz walczyć po trupach. Nie oznacza to również, że masz rozpychać się łokciami. Karta radzi po prostu, by zaciekle stawać w obronie swoich wartości oraz wszystkiego, w co osobiście wierzymy. W sprawach sercowych sugeruje ta karta na dzień dzisiejszy, że być może w naszym związku brakuje płomienia i warto go wzniecić. No, rycerz mieczy nie jest osobą emocjonalną i uczuciową, raczej ostrą, działającą konkretnie i szybko na poziomie intelektualnym, racjonalnie, racjonalistycznie, logicznie. Jeśli mowa jest o Twoim zdrowiu, rycerz ostrzega dzisiaj przed atakami paniki, być może jakimiś chorobami układu nerwowego. W pracy mogą ewentualnie być jakieś konflikty oraz kłótnie z osobami nam nieprzychylnymi lub osobami, które no po prostu coś do nas mają. Także bądźcie ostrożni i przygotujcie sobie taką szybką reakcję, ale bez obrażania kogoś, ponieważ rycerz mieczy nie jest osobą prymitywną. Jest to raczej wręcz przeciwnie, osoba bardzo inteligentna, ponieważ miecze są w tarocie żywiołem intelektu. Komunikacji, intelektu, zdolności werbalnych i walki, ale walki właśnie na takie mądre argumenty i raczej zdolności werbalne, czyli ta odpowiedź, być może ostra, szybka, ta riposta, nie oznacza, że ma być to riposta jakaś prymitywna, ponieważ rycerz mieczy jest osobą bystrą i inteligentną i szybką w działaniu, energiczną. Przypominam, że miecze jako symbol powietrza są najszybsze, wręcz błyskawiczne w działaniu. Właśnie to odzwierciedla ta karta. I rycerz jest chyba najszybszy tutaj i najbardziej właśnie taki energiczny z tych kart mieczy. Być może będziecie dzisiaj mieli do czynienia z takimi osobami jak horoskopowe bliźnięta, waga lub wodnik.
właśnie bliźnięta, wagon, dwodnik symbolizują żywioły powietrza. Także wszystkie też sprawy, które dzisiaj będziecie inicjować, pójdą błyskawicznie, bardzo szybko, rozwiążą się szybko lub będziecie musieli lub powinniście wykonywać je właśnie szybko, w szybkim tempie, konkretnie. Też bardzo rozmyślnie. Rycerz mieczy motywuje Cię, ponieważ wewnętrzna energia, jaką emanujesz i samo zaparcie doprowadzą Cię właśnie do upragnionego celu, jakim jest na przykład szczęście, harmonia w każdym aspekcie życia, o który teraz pytasz. Bardzo pozytywne znaczenie rycerza mieczy to przede wszystkim ten fakt, że dzisiaj mamy dużo siły do działania i dzięki temu będziemy w stanie pokonać wiele przeszkód i przeciwności, jakie pojawią się dzisiaj ewentualnie na naszej drodze. No, rycerz mieczy ma ogromną siłę. Widzimy tutaj po prostu jaki pęd. No jak błyskawica. W negatywnym znaczeniu tej karty, jeśli stawiamy właśnie tą kartę, tak jak ja, jako kartę dnia, na jeden dzień, to właśnie jest ostrzeżenie, byśmy nie dali się dzisiaj sprowokować, czy w pracy, czy w związku, na randce, czy w jakimś towarzystwie przyjaciół, czy znajomych, lub pracowników. Byśmy dzisiaj zachowali jasność umysłu, by nasze myśli były klarowne, byśmy nie poddawali się, pomimo wszelakich przeszkód, jakie mogą się ewentualnie dziś pojawić, byśmy walczyli z konkretnym właśnie celem lub o konkretne cele. Także właśnie takie są dzisiaj tendencje, o których mówi ta karta. Bądźcie dzisiaj energiczni, bystrzy i zachowajcie jasność umysłu. Uważajcie również na wszelkie prowokacje i kłótnie. Zobaczmy jeszcze w innych taliach, jak przedstawiony jest rycerz. W talii światło i cienie właśnie jest przedstawiony rycerz pędzący tutaj z tym łukiem. I właśnie biegnie nie do konia tutaj, tylko chce jechać motorem. Taka bardzo nowoczesna wersja, więc na motorze, tak, jakimś Harley'u, też oczywiście będzie pędził błyskawicznie, tak? Jakaś akcja. Leci, biegnie szybko, załatwić coś konkretnie. Także widzicie też, że jest to młody, energiczny człowiek, który właśnie wie, czego chce i pędzi konkretnie zmotywowany, by załatwić właśnie te swoje sprawy lub by zawalczyć o swoje cele. Lub walczyć o jakieś właśnie tutaj partnerstwo, tak? Też mówi się, że być może jest to taki bardzo typ, no, nieraz agresywny, prawda? Że szybko przecina mieczem coś, co mu nie pasuje. Raczej zimny. Także jeśli macie do czynienia z takim partnerem, to proszę się dzisiaj nie dawać, absolutnie prowokować, by nie doszło do jakich kłótni. Zobaczmy jeszcze w tarocie Magic Sexual, jak przedstawiony jest właśnie
rycerz mieczy. No, rycerz mieczy w seksie jest osobą ostrą. Powiedzmy sobie, no, bardzo męski facet, który być może stoi po prostu na przykład na jakieś sadomacho, takie seksualne właśnie tutaj tendencje, lub no, ostry, męski, prawda? Czyli nie kieruje się tutaj uczuciami czy jakimiś emocjami, tylko no, takim właśnie być może nawet dzikim seksem. I na pewno ma jakieś tam cechy macho, nie jest romantykiem, ale jest intelektualistą, który po prostu ma takie wymagania właśnie, no, lubi właśnie ostry jakiś seks, jakieś praktyki właśnie takie być może wyrafinowane. Tutaj właśnie widzimy takiego dobrze zbudowanego, pięknego, młodego mężczyznę, który jest pewny siebie. Właśnie taki jest rycerz mieczy. Widzimy również, że tutaj trzyma ten mężczyzna pajcze. Tak, pajcze. Także tak jak mówiłam właśnie, że no takie sadomasochistyczne praktyki, prawda, w seksie, właśnie rycerz mieczy jest tutaj najbardziej odpowiednią kartą. Bardzo jakieś takie masochistyczne praktyki właśnie. Jest bardzo ostrym facetem. Także takie są dzisiaj tutaj tendencje. Ja wszystkim życzę pięknego wtorku. Również siły do działania, motywacji, jasności umysłu. I byście się dzisiaj nie poddawali, jeśli nadają jakieś przeszkody lub ciężkie sytuacje, tylko byście na poziomie mentalnym właśnie w sposób bystry, intelektualnie to rozwiązali lub dali jakąś mądrą właśnie tutaj ripostę lub odpowiedź na jakieś tutaj sprzeczki i by to się wszystko szybko wyjaśniło, jeśli dojdzie do takich sytuacji. Także miłego wtorku i do usłyszenia już wkrótce, kochani, na moim kanale.